Jako pierwsi zmiany dekomunizacji ulic odczują mieszkańcy 30-lecia PRL-u. Radni miejscy przyjęli uchwałę zmieniającą jej nazwę na kawaleryjską. Gdy tylko wejdzie w życie, na skrzyżowaniach pojawią się nowe tablice informacyjne. Na domach te tablice z numerem porządkowym, one generalnie nie zawierają nazwy ulicy i tutaj nie trzeba zmienić. Gorzej, jeżeli ktoś ma taki numer porządkowy z nazwą ulicy, to wtedy no niestety trzeba będzie z czasem zmienić. Oczywiście tutaj ta ustawa o deubekizacji nie rodzi żadnych kosztów. Zachowana jest nadal ważność tych dokumentów, którymi się posługujemy na co dzień. Niemniej jednak już Zarząd Dróg i Zieleni po dzisiejszej uchwale przystąpi do zamówienia takich tabliczek i zaraz jakby będziemy przygotowani, będzie dostawa, umieścimy je, informując, że tu już nie jest ulica 30-lecia PRL, tylko ulica Kawaleryjska. Nowe dowody osobiste nie zawierają miejsca zamieszkania, ale znajdują się one w takich dokumentach jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Musimy, składając zeznanie roczne, PIT, poinformować, składając stosowny druk, formularz, urząd skarbowy, że zmieniła się nazwa, nie? Ale to jest czysta formalność, to nic nie kosztuje. Ulica 30-lecia PRL-u jest stosunkowo krótka i działa przy niej niewiele firm. Ich właściciele muszą jednak liczyć się z wydatkami. Muszą poinformować chociażby swoich kontrahentów i tak dalej, pozmieniać te adresy w KRS-ach, to wszystko, nie? To niestety tak bezkosztowo to się nie obejdzie. I o ile 30-lecia PRL jest ulicą stosunkowo krótko, to tyle ulica Mariana Buczka, ponad 800 mieszkańców tam mieszka i ponad chyba 30 czy 40 firm, także naprawdę tam jest strefa ekonomiczna, to będzie sporo pracy tutaj, szczególnie dla tych zakładów pracy usytuowanych przy tej ulicy. Większy problem pojawi się przy zmianie nazwy ulicy Mariana Buczka, przy której zarejestrowanych jest 800 mieszkańców i ponad 30 przedsiębiorców.